Witamy serdecznie Panią Dyrektor. Dzień dobry. Chciałbyśmy pogratulować bardzo nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Dziękuję. I chciałbyśmy zapytać, czy ta nagroda jest jednym z ważniejszych sukcesów w Pani karierze i co ona oznacza? Tak, rzeczywiście, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej jest dla mnie osobiście jedną z ważniejszych nagród. Dlaczego? Dlatego, że jest to nagroda bardzo prestiżowa. Dostaje się ją, można powiedzieć, raz w życiu. Tak naprawdę jest to nagroda szczególna, bo no, taki jest świat, więc chcemy pracować, chcemy zarabiać. Jest to nagroda finansowa, najwyższa nagroda finansowa w Polsce, jeśli chodzi o szkolnictwo, którą nauczyciel może zdobyć. Tę nagrodę oficjalnie przyznaje Minister Edukacji Narodowej. Oczywiście ma do tego swoje kolegium, które debatuje nad wnioskiem danej osoby i decyduje, czy to nazwisko, ten wniosek przechodzi. Dla mnie jest to szczególna nagroda, ponieważ wnioskowała o tę nagrodę dla mnie prezydent miasta Chełm, pani Agata Fisz. Czyli jest to też jakby sygnał, że praca dyrektora jest doceniona przez przełożonego, ponieważ moim pracodawcą jest pani prezydent. Wniosek daje Urząd Miasta, pani prezydent podpisuje. Rada Pedagogiczna naszej szkoły również zaopiniowała pozytywnie ten wniosek, bo skierowano do Rady pytanie. Po drugie, wniosek przechodzi przez kuratorium, przez Lubelskie Kuratorium Oświaty. Okazało się, że pan Krzysztof Babisz, kurator lubelski, również pozytywnie zaopiniował i tym samym nominował moją osobę, moją kandydaturę do tej nagrody. Ta nagroda, to znaczy ten wniosek przeszedł do Warszawy. I dlaczego to jest szczególne osiągnięcie? Bowiem z województwa lubelskiego nominacji poszło 25, czyli 25 osób teoretycznie miało tę nagrodę otrzymać. Okazało się jednak, że po weryfikacji w Warszawie przez panią minister otrzymało tylko osób 17. No to tym bardziej, prawda, czuję się no, wyróżniona i że ta praca moja na tym stanowisku, choć tak naprawdę nie tylko, bowiem i wzięto tu pod uwagę wszystko to, co robiłam przed byciem dyrektorem szkoły, została tak doceniona, tak te osiągnięcia zostały pozytywnie rozpatrzone, że tę nagrodę otrzymałam. Jest to też ważna nagroda, bowiem 2 lata temu otrzymałam medal Komisji Edukacji Narodowej. To też było bardzo duże osiągnięcie dla mnie. Ten medal KEN, tak się potocznie o nim mówi, to też najwyższe osiągnięcie, najwyższy medal w szkolnictwie. Mam też srebrny, brązowy krzyż zasługi. Mam też nagrodę lubelskiego kuratora oświaty, prezydenta miasta Chełm. Więc tutaj szczerze powiem oficjalnie, ogólnie, że rzeczywiście praca jest moja doceniana, nagradzana jestem i to sprzyja temu, że wiedząc, że się dobrze pracuje i że są za to i wyniki, osiągnięcia, takie nobilitacje, takie nagrody, wiadomo, że tym bardziej człowiek, prawda, chce jeszcze więcej pracować dla szkoły, dla młodzieży. Więc cieszę się, że tę nagrodę dostałam. Dziękuję za gratulacje. Proszę. Czy praca na stanowisku dyrektora szkoły jest trudna? Jak radzi sobie Pani z obowiązkami? Jest trudna. Jest to bardzo ciężka praca, dlatego że wymaga wysiłku każdego dnia. Mogę powiedzieć, że każdego dnia, każdej nocy, bo się kładę spać i myślę, czy zrobiłam wszystko, co muszę zrobić jutro, co miałam zrobić wczoraj, jeszcze czego nie zrobiłam. Jest to praca, która wymaga takiego wysiłku fizycznego, ale również i psychicznego. To jest praca na wielu płaszczyznach i poziomach. W szkole, kiedy przychodzę do pracy, to w jednym momencie, można powiedzieć w jednej godzinie, dzieją się
na różnych płaszczyznach rzeczy. To znaczy, może być problem z uczniem, przyjdzie niezadowolony rodzic, może być jeden telefon do drugi, z urzędu miasta, z kuratorium, z zewnątrz. Coś zalało, coś pękło, coś się wydarzyło na dworze, coś na Orliku. To są, abstrahuję już od spraw typowo biurowych, księgowych, płacowych, takich administracyjnych. Tu trzeba mieć oczy naokoło głowy, zawsze to powtarzam, otwarte oczywiście, trzeba być czujnym, trzeba reagować od razu. Tutaj sobie nie można pozwolić na to, że ja podejmę decyzję jutro, może za tydzień, może z przemyślą, może podzwonię. Nie. Sytuacje wymagają, zresztą wy również jako młodzi ludzie, od dyrektora reakcji natychmiastowej, pomocy, wypowiedzenia się, prawda, zareagowania. Trzeba cały czas myśleć i mieć tę świadomość tego bagażu na plecach, ale też wielkiej odpowiedzialności za słowa, za czyny, za to, jaką się decyzję podejmie. Bo bez względu, co powie nauczyciel, jaką decyzję podejmuje na lekcji, to ja i reprezentuję uczniów, administrację, nauczycieli, więc odpowiadam za wszystko. Tak się potocznie mówi, że dyrektor odpowiada od budynku do gwoździa, i za wszystkich tutaj pracowników, a przecież mamy, jest nas tutaj wszystkich razem prawie 1000. Więc jest to ciężka praca. Z tym, że dla mnie jest to praca bardzo taka uznieślająca. Jest to praca, która stwarza takie warunki, w których mogę się rzeczywiście realizować jako i nauczyciel, ale przede wszystkim też jako menadżer, jako lider, bo wiadomo, że no, szkołą kieruje dyrektor, więc musi ją prowadzić. Czasami się też mówi, że jaki wychowawca taka klasa, więc jaki dyrektor taka szkoła. I myślę, że i nasza szkoła, tak jak czytamy w prasie, jak słyszymy, opinia publiczna się powiada bardzo dobrze, jesteśmy wysoko klasyfikowani pod każdym względem. Osiągnięcia nauczyciele mają również wielkie i młodzież nasza. Cieszę się z tego powodu bardzo. Takie nagrody jak moja, o której przed chwilą mówiliśmy, również mają i nasi nauczyciele, i pan Mariusz Adamiec, i pani Ilona Czernecka. To była nasz wniosek. Ja osobiście podpisałam wniosek o tę nagrodę dla tych państwa, ale mamy i nagrody prezydenta, i kuratora oświaty, nasi nauczyciele, już abstrahując od nagród dyrektora szkoły, medale mają, krzyże, więc cieszę się, ponieważ na pracę dyrektora składała się praca również i nauczycieli. Również i nauczycieli. Oczywiście, że to taką kierunek pracy, czy jakąś ideę, czy gdzieś to światełko w tunelu, to ma być ten dyrektor. Owszem, tak, ale sam dyrektor nie zrobi nic. To musi być praca zespołowa. I tutaj zawsze to powtarzam, wtedy będzie dobrze, jeśli cała szkoła będzie mówiła jednym językiem, będzie szła w jednym kierunku. Nauczyciele ze nauczycielami, oczywiście uczniowie. I myślę, że sobie radzę, to tak obiektywnie powiem, że sobie radzę. Oczywiście codziennie sobie robię rachunek sumienia, czy wszystko było w porządku, czy nie, czy coś tam powinnam zmienić. Myślę o tym, jak to zmienić, myślę też o szkole. Ogólnie jestem zadowolona. A jest pani zadowolona z osiągnięć Andersowczyków? Oczywiście, bardzo, bardzo. Zawsze powtarzam, że nie od razu Kraków zbudowano, taki jak i Watykan, więc trzeba do każdego sukcesu dochodzić małymi kroczkami. Tak jak i miliony, nie składają się od razu z milionów, tylko ze złotówek. Stąd pomału ciężka, mozolna, mrówcza praca doprowadzi do sukcesu. Co to znaczy? Nawet jeśli uczeń bierze udział w konkursie i tylko udział, nic za to nie ma, nie otrzyma jakiejś rzeczywiście nagrody, czy nie będzie laureatem, finalistą, ale to już jest jego osiągnięcie. Bo próbował, bo chciał, bo gdzieś się sprawdza. I bardzo dobrze, i trzeba dać młodemu człowiekowi szansę. Niech próbuje w każdej dziedzinie, może gdzieś się odnajdzie, niech rozwija swoje talenta, swoje zainteresowania, aby w przyszłości wybrać ten dobry kierunek swojego życia, studiów. Andersowczycy, my już mamy coś takiego w sobie, że w każdej dziedzinie musimy brać udział, aby startować, walczyć fair play, oczywiście fair play zawsze tylko i wyłącznie walczyć o zaszczyty.
I myślę z perspektywy już, bo jestem od 2007 roku, że rzeczywiście mamy się czym pochwalić w każdej dziedzinie. Począwszy od takich merytorycznych, czyli tych przedmiotów maturalnych, a więc i polskiego, matematyki, ale języków obcych, zwłaszcza tutaj język rosyński, te prestiżowe nagrody, bo ogólnopolskie, ale i angielski, niemiecki już teraz. Mamy również osoby zainteresowane. Biologia, cała ta sfera ekologii, tutaj wynalazczości, też mamy wielkie osiągnięcia. Wielkie osiągnięcia mamy z przedmiotów ekonomicznych, w tych konkursach klubu Impuls, czy też ekonomicznych, typowo olimpiad. Mamy osiągnięcia sportowe. Do tej pory w Chełmie mieliśmy drugie miejsce od kilku lat. Cieszyliśmy się, że jako we współzawodnictwie szkół ponadgimnazjalnych drugie miejsce osiągaliśmy, ale w tym roku już możemy się pochwalić, to mogę powiedzieć oficjalnie, mamy pierwsze miejsce. Przebiliśmy drugie liceum, bo ono było pierwsze, teraz my jesteśmy pierwsi, więc to właśnie dobrze o nas świadczy. Mamy wielkie osiągnięcia historyczne. Za chwilę, bo już 10 listopada otrzymamy dwa główne, pierwsze miejsca w Warszawie za konkurs literacko-historyczny. Za konkurs ogólnopolski oczywiście, w Polsce. Sami organizujemy przecież ten nasz olbrzymi konkurs, bo ogólnopolski, o generale Andersie, naszym patronie szkoły, jako jedyni zresztą w Chełmie. To też trzeba tutaj tę informację przekazać i pochwalić szkołę. Więc myślę, że w konkursach plastycznych nie dodałam, mimo że plastyki się nie uczymy. W tych konkursach artystycznych również osiągamy sukcesy. To pewnie nie powiedziałam wszystkiego, to mogę powiedzieć etc., etc. Jesteśmy i olimpijczykami, laureatami, finalistami, otrzymujemy podziękowania, wyróżnienia, nagrody. Zresztą sami widzicie na apelach, wyczytuję wszystkich, wtedy na tych apelach te wyróżnienia, te podziękowania przekazuję. To są osiągnięcia. Osiągnięciem Andersowczyków czy Andersowczyka, potencjalnego ucznia, to również jest postawa obywatelska. Taka postawa moralno-etyczna. To na przykład, jak ostatnio, niektórzy gubią klucze, portfele, jakieś dokumenty, a wy, jako uczniowie, to znajdujecie, przynosicie, też nagradzamy za to, bo to trzeba pochwalić taką postawę. Dzisiaj postawa taka wyprostowana. Wśród tych, jak mówił Herbert, co na kolanach, to nasi młodzi ludzie są, można tutaj powiedzieć, z takim kręgosłupem. I to się liczy, żeby mieć i w głowie mówimy, i być taką osobą też o wielkim sercu. Bo przecież jako wolontariat, działamy w hospicjum, jesteśmy w PC-ku, pomagamy tym chorym, biednym, ubogim, słabszym. I to też tutaj mamy osiągnięcia, przekazujemy swoją krew, wpisujemy się na przeszczep szpiku. To są niebagatelne tematy i chyba nie ma takiej dziedziny w naszej szkole, w której byśmy nie brali udziału, co byśmy nie realizowali jakichś zadań, przedsięwzięć. To pięknie świadczy o szkole, bo widać nas wszędzie, w Chełmie. Zresztą mamy telewizję też jako pierwsi. Także bardzo jestem zadowolona z osiągnięć naszych, aby tak dalej, jeszcze lepiej, jeszcze więcej, we współpracy oczywiście z nami, na nas, na grono zawsze oczywiście możecie liczyć. Dziękujemy. Czy zamierza Pani wprowadzić jakieś zmiany w naszej szkole, o których jeszcze nie słyszeliśmy? O, jak nie słyszeliśmy, to znaczy, że niespodzianka. Na pewno tak, na pewno będziemy wprowadzać zmiany. Zresztą te zmiany, które wprowadzamy, to wszystko jest po to, aby w szkole było po prostu fajnie. Fajnie, wygodnie, bezpiecznie, tak jak buty. Z tego, co wiem, jesteście zadowoleni, prawda, że u nas butów się nie zmienia. Nadal jesteśmy tylko jedyną szkołą. To jest mój osobisty pomysł przy współpracy mojego syna najstarszego, który mi tam pewne rzeczy uświadomił. Ale jak widzę, żadna szkoła się nie odważyła po nas wprowadzić tego hasła. Myślę, że niepotrzebnie tutaj się dyrektorzy boją, bowiem i wygodnie, i ładnie w takich butach chodzić. Jeśli ktoś chce, to oczywiście zmienia, prawda, ma prawo. Ale dlaczego nie? W urzędach, na studiach, w uczelniach, na uczelniach nigdzie się nie zmienia obuwia.
Oczywiście na sali gimnastycznej trzeba, no bo to dla bezpieczeństwa. A tak niech każdy chodzi, czym jemu jest wygodnie, jak sobie życzy. Ta zmiana też na Waszą prośbę radiowęzeł, który powstał, żeby ta muzyka była, żeby było wesoło, żeby było przyjemnie, żeby było miło. Proszę bardzo. Zmiana również była taka, żeby rozpocząć lekcję o godzinie 8. Pół godziny rano to bardzo dużo. Po południu już nie ma znaczenia, ale przyjść do szkoły o 7.30, a o 8.00 to jest chyba zasadnicza różnica. Więc to też jest dla młodego człowieka. Co chcemy zrobić? Na pewno w najbliższym czasie już wprowadzamy ten e-dziennik. Czy on jest taki dobry dla ucznia? Pewnie tak, bo każdy się zaloguje, zobaczy swoje oceny, zobaczy gdzie, w którym dniu nie był. We współpracy z rodzicem, kiedy jeszcze jest niepełnoletni, to rodzic oczywiście tutaj usprawiedliwia. Cały czas jest ta reakcja rodzica, żeby jednak wspomóc ucznia, bo to jest dla Was. Po to, żeby te oceny były jak najlepsze. Więc e-dziennik wprowadzamy. Po nowym roku chcemy dokończyć wymianę okien. Jeszcze okna, zwłaszcza po tej stronie tutaj za mną z tyłu, są niewymienione i te korytarzowe, administracyjno-gospodarcze. Tutaj będą te okna wymienione, ale chcemy ocieplić to za dużo pieniędzy, ale pomalować szkołę z zewnątrz, tak żeby ona się rzucała w oczy, żeby była jakaś radosna, jeszcze kolory nie są uzgodnione, jeszcze pomyślimy, ale żeby nie była taka szara, taka beznamiętna, prawda, żeby ją było widać, tę szkołę, więc to taka z takich tych większych inwestycji, bo to będzie kosztowało. Co jeszcze? Tak jak widzicie, salę pomalutku wymieniamy podłogi, więc moim marzeniem jest, aby wszystkie sale były wymienione, był gres, we wszystkich salach były nowe stoły, nowe krzesła, bo jeszcze nie, jeszcze we wszystkich salach tych nowych krzeseł nie mamy. Droga jest to inwestycja również, więc musimy tak robić po kolei, z salami pomalutko. Planujemy w następnym roku na pewno wyremontować od A do Z bibliotekę i centrum multimedialne, tak żeby to unowocześnić, żebyście się czuli dobrze. Nawet chcemy wprowadzić elektroniczny wypożyczanie książek, żebyście też wiedzieli, jaką książkę może być w bibliotece, żebyście nie musieli chodzić, tylko komputerowo, internetowo tę sprawę tutaj załatwić. Bez wątpienia szatnia. Szatnia cała jest do wymiany, do remontu, ale już czekamy, myślę, że w tym tygodniu, najpóźniej w następnym otrzymamy szafki. Jest grupa osób do 100, która chce szafki, zapisała się na te szafeczki. Szkoła oczywiście też dopłaca do tych szafek, bo one są bardzo drogie i te szafki będą na parterze szkoły, więc jeśli wszyscy by zechcieli, to tak naprawdę zejdziemy z boksów, a będą tylko szafki. Także taki plan też jest, żeby to unowocześniać, też celem, żebyście nie nosili niepotrzebnych rzeczy, tych książek do domu, tylko to wszystko było zamknięte w szafeczce i każdy miał swoją szafkę z imienia, z nazwiska. To są takie zmiany, powiedzmy, pod względem szkoły, materialne. Ponadto zmiany też takie komputerowe, to też by polegały na tym, że chcemy, aby w każdej sali był ekran, rzutnik multimedialny, bo już komputery są, bo wprowadzamy ten e-dziennik. Ale jeszcze rzutnik się przyda, ekran się przyda, radiomagnetofony macie, więc to na pewno też jest plus. No bez wątpienia również pragniemy w przyszłości zrobić elegancki, nowoczesny parking, tak żebyście i Wy mogli przyjeżdżać tymi samochodami, tutaj parkować. Oświetlenie zewnętrzne. Oświetlenie zewnętrzne parkowe też mamy w planie. Na pewno ławeczki przed szkołą, tutaj z tej strony, od której wchodzą goście, bo tutaj tych ławeczek nie ma. To też chcemy zrobić. Kamera jeszcze jedna tutaj przy wejściu właśnie dla gości, bo wiemy, że tutaj przy wejściu dla Was tę kamerę mamy. To są takie plany na ten rok, na następny. Czekam oczywiście na Wasze pomysły, na tych kawkach dyrektorskich, kiedy się spotykamy z gospodarzami. To młodzież przygotowuje takie pomysły, ma mi teraz powiedzieć, co chcecie od siebie. Chcieliśmy dyskoteki, ale jednak się te dyskoteki nie sprawdzają, więc odchodzimy od dyskotek. Widocznie nie w takiej, prawda, nie w takim miejscu i nie w takiej formie. Nie zdają jednak
sprawdzianu. To są takie, pomysły, które mamy na ten moment. Myślę, że jeszcze coś na pewno wymyślimy tak, żebyście się mogli czuć tutaj bardzo dobrze, żeby kolejne pokolenia chodziły do naszej szkoły i były Andersowczykami. A co relaksuje Panią po ciężkiej pracy w szkole? Po ciężkiej pracy w szkole, co mnie relaksuje? Na pewno spotkania z przyjaciółmi. Mamy bardzo dużo przyjaciół, dużą rodzinę, więc te takie spotkania wieczorowe, o wieczorowej porze, wieczorne, czy u nas w domu, czy my wychodzimy, na pewno to relaksuje mnie, mogę powiedzieć, w 100%. To tak w tygodniu. Na weekend, oprócz takich spotkań, szczerze powiem, chyba praca fizyczna, to znaczy sprzątanie. Na przykład, kiedy odkurzę cały dom, potrzebuję chyba tego, żeby się tak wyciszyć. Wyciszyć, zająć się czymś innym niż na co dzień, niż w pracy. Bo tutaj cały czas tego muszę tak umysłowo pracować. Natomiast tutaj w pracy fizycznej, to człowiek się tak eksploatuje inaczej. Dobra książka, bardzo dużo czytam, lubię czytać. Mniej oglądam telewizji, muszę przyznać, a więcej czytam. Takich książek jednak tradycyjnych, bo papierowych, nie e-booków. Jakoś nie mogę się na to przystawić. No cóż jeszcze? Rozmowy, że pewnie dlatego, że może jestem też taką osobą otwartą, dużo mówię, choć potrafię słuchać drugich, to takie rozmowy z najbliższymi, zwłaszcza właśnie w domu rodzinnym, z mężem, z dziećmi szczególnie, bo mam takie w wieku właśnie, syn kończy maturę, teraz w klasie maturalnej, córka gimnazjum kończy, jeszcze trzecie dziecko, syn rozpoczął gimnazjum w tym roku, więc oni mają dużo do powiedzenia i bardzo dobrze, że mówią, że się nie zamykają w sobie. Jedno przez drugie mówi, więc i słucham ich, i rozmawiam z nimi. Oni mi dają dużo pomysłów. No tak jak powiedziałam, te buty to pomysł mojego syna. Nawet i te kawki dyrektorskie to tak przy jego takim współudziale. Więc on jest moim takim też i doradcą z ramienia takiego młodego człowieka. Kiedy ja tam mam jakiś problem z młodymi, więc on mi to podpowie to inaczej. Albo wyjaśni, pokaże mi to ze swojej strony. Więc chyba dlatego człowiek rozumie młodych ludzi, bo z tymi młodymi jest na co dzień. Poza tym ja zawsze chciałam być nauczycielem, wychowawcą, bo i lubię młodzież, mogę powiedzieć, kocham młodzież, rozumiem ich problemy, rozumiem ich jakieś takie niedociągnięcia. Rozumiem wszystko. Nic co ludzkie nie jest mi obce, a myślę, że po to jestem, żeby pomagać, żeby wskazywać tę drogę, żeby pomóc podnieść, kiedy człowiek upadnie. Bo to nie jest jeszcze nic takiego, że człowiek upadnie, że się pomyli, coś zrobi źle, zgrzeszy. Chodzi o to, żeby cały czas umieć wstać, nawrócić się, żeby tę też rękę pomocną znaleźć. I myślę, że o to chodzi, aby w szkole właśnie taką pomocną dłoń w postaci nauczyciela, wychowawcy, mistrza odnaleźć. Więc chyba przede wszystkim rozmowy tak naprawdę. Rozmowy, spotkania, jak powiedziałam, z przyjaciółmi, czytanie książek. I sprzątanie w domu, robienie zakupów, bo oprócz tego, że jestem dyrektorem, to jestem i mamą, i żoną, normalną kobietą, zresztą wiecie, zawsze można do mnie przyjść, czyli gabinety są otwarte dla Was zawsze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Gratulujemy jeszcze raz nagrody i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję pięknie, ja również Wam bardzo dziękuję, gratuluję tego pomysłu o Ekonomy TV, bo jest to Wasz pomysł, Wasze dziecko, że tak się wyrażę, więc pilnujcie tego i sukcesów w życiu osobistym, zawodowym, dziękuję. Czyli szkolnym. Dziękuję bardzo.